Dużym zaskoczeniem okazał się kształt listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu bydgoskim. Dlatego dzisiaj będę rozmawiał z panem ministrem Pawłem Szrotem. Panie redaktorze, polityka to dziedzina życia publicznego, w którym często występują zaskoczenia. Można powiedzieć, są regularnym zjawiskiem. Odejdziemy na początek jednak od konwencji politycznej i zapytam, jak się panu podobał piątkowy koncert? Czy odczuł pan, że Bydgoszcz to miasto muzyki, jak wiele osób mówi? Absolutnie tak. Ja pochodzę z Białegostoku. Tam Opera Podlaska jest właściwie od kilkunastu lat funkcjonuje. Tutaj te tradycje są a miasto jest w podobnej skali, podobnej wielkości co Bydgoszcz. Tutaj widać, że te tradycje muzyczne są dawniejsze, trwalsze. To jest wspaniała rzecz. Wspaniałą rzeczą jest też, że funkcjonuje tutaj Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Grono osób, które kultywują miejscowe tradycje, zajmują się historią miasta, kulturą. Myślę, że inne miasta powinny pozazdrościć Bydgoszczy takiego grona, takiego fanklubu można powiedzieć. Troszkę wyjaśnię tym, co nie wiedzą, o co chodzi. W piątek Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy obchodziło stulecie, co uczczono specjalnym koncertem. Wydarzenie samo w sobie imponujące. 100 lat funkcjonowania tak wspaniałej organizacji to rzecz, można powiedzieć, wyróżniająca Bydgoszcz w skali kraju. Wróćmy jednak do polityki. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak to się stało, że akurat pan kandyduje z Bydgoszczy? Władze partyjne, Komitet Polityczny i pan prezes Jarosław Kaczyński tak zdecydowały. Rozmawiałem z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Zgodził się. Wspiera mnie w mojej decyzji. Bydgoszcz to piękne miasto. Okręg bydgoski to wspaniały region. Zdecydowałem się podjąć to wyzwanie. A nie wiem, czy pan jest świadomy, że Bydgoszczy jednak ludzie są nieufni do osób z zewnątrz. Myślę, że to nie będzie niczym obraźliwym, jak użyję popularne słowo ze slangu politycznego, czyli wobec spadochroniarzy. Nie chcę unikać tego słowa, ale chciałem powiedzieć jedno, panie redaktorze. Mogę zupełnie szczerze powiedzieć, że byłem prawą ręką świętej pamięci premiera Przemysława Gosiewskiego. Jego rodzina pochodziła z Podlasia. Urodził się w Darłowie na Pomorzu Zachodnim. Studiował w Gdańsku. Całe życie zawodowe spędził i polityczne spędził w Warszawie. Kiedyś pojawił się w regionie, z którym niewiele go wcześniej łączyło, w województwie świętokrzyskim. I tam został parlamentarzystą. Przez wiele lat ten region reprezentował w Sejmie. Skończyło się to, no oczywiście już nie żyje, zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej, ale skończyło się to tak, że tam stoją jego pomniki i upamiętniają go tablice pamiątkowe. Zrobił tyle dla regionu, że ludzie o nim tam mówią cały czas z wdzięcznością i podziwem. Nie wiem, czy pan wie, że z Bydgoszczy do Europarlamentu kandydował były wiceminister finansów Jan Wincent Rostowski. Nie wiem. Bardzo dobrze pamiętam te wybory. Szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości był wtedy Andrzej Duda, ja sekretarzem sztabu przy nim. Wtedy żeśmy o włos przegrali. Pamiętam to. Ale czy pan pamięta, jak on że mu się nie udało zdobyć? Pan Zwiewka zdobył nieco więcej głosów od pana. Dzięki Bydgoszczy. Wincenta, pana Rostowskiego. Platforma Obywatelska wtedy wzięła jeden mandat w całym województwie, więc gdyby tych mandatów było więcej, z pewnością pan Wincent Rosowski, który, co chciałbym podkreślić, którego uważam za bardzo złego ministra finansów w rządzie Donalda Tuska, wtedy ten mandat wziąłby. Nie obawia pan właśnie, że może być na tym przykładzie, że jednak bydgoszczanie na takie rzeczy dość mocno patrzą? Myślę, że nie boję się tego zupełnie. Myślę, że przekonam bydgoszczan. Myślę, że to, czego się nauczyłem od mojego świętej pamięci szefa Przemysława Gosiewskiego, pozwoli mi dobrze i skutecznie służyć i miastu, i regionowi. Na pierwszej konferencji prasowej mówił pan o temacie reparacji. Jak rozmawiałem później z różnymi politykami, to raczej, żeby nie było akurat innych opcji, to raczej dość sceptycznie wszyscy podchodzą. Nawet niektórzy traktują to trochę nawet jak żart. Proszę pamiętać, że ja też mówiłem o tym, że nie spodziewam się, że nasz zachodni sąsiad uzna te reparacje jutro, pojutrze, za rok, czy nawet za 5 lat. To jest ciężka praca i powinna być obliczona na długie lata, na wywieranie stałej, mocnej presji do naszego sąsiada. Ja tylko przypominam, że Niemcy wypłaciły ostatnio reparacje
postulatach afrykańskiemu państwu Namibii, gdzie w okrutny sposób na początku XX wieku niemieccy kolonizatorzy pacyfikowali miejscowe plemiona. Po 100 latach te reparacje zostały wypłacone. Dlaczego wymordowanie kilku tysięcy, zdaje się, plemion, członków plemion namibijskich miałoby być rekompensowane przez Niemcy, a wymordowanie milionów Polaków nie? To jest pytanie, na które Niemcy też muszą sobie odpowiedzieć wielokrotnie. Rozmawiałem o tym z moim szefem, panem prezydentem Andrzejem Dudą. On traktuje sprawę w sposób prawniczy. Jeśli nastąpiła szkoda, to trzeba tą szkodę rekompensować. Odszkodowanie jest jak najbardziej z powodów prawnych i moralnych tutaj konieczne. Słyszę też głosy, że tak naprawdę to jest głównie temat reparacji, to jest element polityki wewnętrznej, że polityka wewnętrzna przekłada się na politykę zagraniczną, uderzając też trochę w nasze relacje z sąsiadami. Tylko o tyle, panie redaktorze, że to pozwala ocenić wszystkie partie na spektrum politycznym Polski działające. Stosunek do reparacji to tak naprawdę pokazuje ich stosunek do polskiego interesu narodowego, do polskiej historii i też do podstaw relacji z sąsiadami, które powinny być oczywiście przyjazne, pełne ducha współpracy, ale też no, trzeba rozliczyć nasze relacje historyczne. To jest oczywiste. Chodzi tu nie tylko o Niemcy. Pan prezydent Andrzej Duda też działa w kierunku wschodnim, żeby ta historia została zamknięta w sposób godny i szanujący ogrom polskich ofiar w czasie II wojny światowej. Jeszcze wspomnę o tym, co widzę, co się dzieje po stronie niemieckiej, bo też to moment, w którym Polska złożyła notę dyplomatyczną w sprawie reparacji, spotkał się też z reakcją niektórych środowisk w Niemczech i na przykład media związane z alternatywą dla Niemiec zaczęły powielać propagandę Goebbelsa i tutaj niestety Bydgoszcz się pojawia, że zaczęły się pojawiać artykuły o tym, że to bydgoszczanie zaczęli mordować Niemców. To ustalmy kilka faktów, bo nie tylko środowiska związane z alternatywą dla Niemiec podstawowe fakty kwestionują. Po pierwsze, nie tylko w Bydgoszczy, na całej zachodniej granicy Polski na początku września niemieckie grupy dywersyjne złożone z przerzuconych przez granicę dywersantów, ale też miejscowych Niemców, tutaj była duża ludność niemiecka, podjęły działania przeciwko państwu polskiemu. To jest fakt. Od Śląska po Pomorze. Również Bydgoszczy. Po drugie, oczywistym jest, że Wojsko Polskie podjęło przeciwdziałania wobec tej akcji w sposób zdecydowany, radykalny, kierując się prawem wojennym. To też jest oczywiste. Agresję przeciwko państwu polskiego trzeba było zwalczać i jawną pod mundurem, i taką, która miała charakter dywersyjny. Po trzecie, odwet niemiecki właśnie w Bydgoszczy przyjął wyjątkowo zbrodnicze formy i o tym trzeba pamiętać. Jeśli pan redaktor mówi o alternatywie dla Niemiec, tutaj to jest problem szerszy w Europie. Tradycyjne europejskie partie prawicowe, można powiedzieć, zdradziły swoich wyborców, zdradziły swoją tożsamość i to nie jest tak, że one w ten sposób swoich wyborców zmienią. Ci wyborcy szukają właśnie alternatywy, tak jak w Niemczech, a tam gdzie rozum śpi, się budzi zło. Alternatywa dla Niemiec ściąga do niedobrych, bardzo niedobrych wyborców historycznych. Niemcy mają bardzo interesującą historię. Mogą do niej czerpać, ale pamiętajmy, że to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, również w Bydgoszczy, to jest taki ogrom zła i zbrodni, że odwoływanie się do tego jest absolutnie nie do przyjęcia. Dobrze, bo znamy jeden z tematów, jaki pan porusza. A czym by chciał pan jeszcze przekonać do siebie Bydgoszczan? Kilka tematów. Przede wszystkim Bydgoszcz. Bydgoszcz sama w sobie jest bardzo interesującym miastem. Tutaj jest mocno rozwinięty przemysł. Flagowym przedsiębiorstwem Bydgoszczy jest Bydgoska PESA. Ostatnio jeszcze miałem szansę wspierać to przedsiębiorstwo siłami dyplomacji prezydenckiej w czasie wizyty w Bukareszcie na szczycie Trójmorza. Prezydentowi
towarzyszyła delegacja bydgoskiej PESY. Jest szansa na duży kontrakt w Rumunii, która wymienia tabor kolejowy na nowocześniejszy. To się wpisuje wszystko w ideę Trójmorza, w inwestycje transportowe. Ale na takie wsparcie, bo też pamiętajmy, że PESA została w znaczący sposób dofinansowana środkami publicznymi w ostatnich latach, na takie wsparcie powinny liczyć też inne przedsiębiorstwa. To jeśli chodzi o gospodarkę. Jeśli chodzi o transport, trzeba kontynuować i rozwijać to, co już zostało rozpoczęte, czyli połączenie Bydgoszczy ze stolicą kraju dwupasmową drogą ekspresową. Wiem, że te prace zostały już rozpoczęte. Trzeba je monitorować i w miarę możliwości przyspieszać. Tak samo jak włączenie Bydgoszczy do sieci szybkich kolei, która będzie się rozwijać wokół centralnego portu lotniczego. A jeśli chodzi o kwestie historyczne, to już o tym rozmawialiśmy. Natomiast też pamiętajmy o jednym. Bydgoszcz ma wielkie tradycje wojskowe, przede wszystkim jeśli chodzi o lotnictwo polskie. Rząd Platformy Obywatelskiej zamykał tutaj jednostki wojskowe, właśnie lotnicze. Trzeba to odwrócić. Minister Błaszczak odwraca te wszystkie tendencje. Niebo nad Bydgoszczą powinno być bezpieczne. To jest centralna Polska oczywiście, ale właśnie dlatego należy tutaj rozwinąć i wrócić do tradycji lotniczych Bydgoszczy. Właśnie, wspomniał Pan o szybkiej kolei. Mamy dość sporo głosów krytykujących zaproponowaną przez rząd koncepcję. Organizacje pracodawców, nawet Rada Miasta Bydgoszczy bez głosu sprzeciwu przyjęła takie stanowisko. Zapoznam się z tymi wszystkimi opiniami. Taka inwestycja jest zawsze inwestycją skomplikowaną. Wymaga zmian własnościowych, to zawsze budzi kontrowersje. Ale myślę, że szybkie połączenie kolejowe z Warszawą, z CPK-iem, to jest coś, z czym nie można dyskutować. U nas jest problem głównie z tym, że dość daleko mamy do linii, która faktycznie będzie ponad 200 km na godzinę. To więc trzeba się przyjrzeć lokalizacji tej linii, przyjrzeć się rozwiązaniom transportowym z centrum miasta. Znam ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, współpracuję z nim od lat, tak samo jak pana Marcina Chorałę, który odpowiada za kwestie dotyczące CPK-u. Myślę, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra i rząd będzie kontynuowany, będzie mi łatwiej oczywiście te sprawy rozwiązać z korzyścią dla Bydgoszczy. Jeśli opozycja utworzy rząd, też nie będę rozkładał rąk, tylko będę aktywnie działał, potrafię rozmawiać ze wszystkim. W temacie infrastruktury, czy znany jest temat panu portu Bydgoszcz Emilino, bo są z tym dość duże nadzieje robione? Terminal tak zwany intermodalny. Oczywiście to zasługuje na wsparcie. Pierwsze fundusze już zostały znalezione. Tutaj pan europoseł Kosma Złotowski przeforsował zmiany w Europarlamencie, które powodują przesunięcie tej inwestycji z listy rezerwowej na podstawową inwestycji europejskich. Ja tylko chciałem powiedzieć jedno, to znowu będzie nawiązanie historyczne. Mamy na mapie polskie takie miejsca, które są symbolami polskiego patriotyzmu gospodarczego, jak Gdynia, jak Stalowa Wola, miejsca, które utworzono, żeby Polska konkurowała gospodarczo z innymi częściami świata. Ale pierwszym miejscem, w sensie historycznym, na mapie Polski właśnie jest Bydgoszcz. Król Kazimierz Wielki lokował to miasto właśnie po to, żeby skoncentrować tutaj szlaki handlowe, żeby przejąć ten ruch handlowy, który wcześniej przebiegał z korzyścią dla krzyżackich Prus i sąsiedniego miasta, z którym Bydgoszcz łączą trudne relacje. Więc pamiętajmy, że Bydgoszcz zawsze była miastem handlowym i infrastruktura komunikacyjna pod każdym względem, kolej, drogi, również ten terminal intermodalny musi się koncentrować w Bydgoszczy, żeby zapewnić rozwój i miastu, i regionowi. Jeszcze zapytam o sprawę Zachemu. Temat panu na pewno jest znany, bo ostatnio nawet widziałem zdjęcia, jak gościł pan delegację jeszcze w kancelarii premiera. Byłem wtedy ministrem w kancelarii pani premier Beaty Szydło, tak. A to jest temat mimo wszystko dość ważny. I bardzo trudny. By w końcu się jakieś konkrety pojawiły. Można powiedzieć, że się ostatnio pojawiła ustawa. Tylko są głosy obaw, że za tym nie pójdą pieniądze. Chciałbym tutaj oddać honor dla zasług moich kolegów z listy, czyli parlamentarzystów z Okręgu Bydgoskiego, którzy taki projekt zgłosili i przeforsowali. Bardzo ważny projekt.
A naszym zadaniem, mnie oczywiście, jeśli mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem swoim, będzie teraz pilnować, żeby te środki się znalazły, wywierać stałą presję na instytucje rządowe i dbać o to, żeby ta ustawa po prostu została wykonana. Ja pamiętam, już wtedy problem był bardzo trudny z rekultywacją terenów podzachemowskich. Ustawa jest rzeczywiście szansą na kompleksowego rozwiązania, ale same przepisy nie pomogą. Trzeba jeszcze postawy ludzi, urzędników, instytucji. Zadaniem parlamentarzystów z Bydgoszczy powinno być to, żeby o to się troszczyć i tego pilnować. Dziękuję panu za rozmowę. Panie redaktorze, bardzo dziękuję.